O! Uwaga! Boże! No! Jezus! Matko Bosko! Nie, 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 nie biegnij! Trzymam kciuki, żeby ta droga się nie skończyła gdzieś w dupie. Hi. Hi. Sprechen Sie Deutsch? No. Englisch. Deutsch, Bosnisch. Bitte schön. Das Sarajevo? Sarajevo, ja. Hier ist Planina Bielašnica. Ungefähr eine Stunde Fahrt bis. Okay. But it's drivable. Möchten Sie einen Kaffee? No. I have my Kaffee. Ćevapčiće? No, thanks. I just spend a minute here. Dobra, czas się zameldować w tym Sarajewie, bo już jest 16. Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku. Mam za sobą jednodniowy city break w Sarajewie. Nie nagrywałem żadnych filmów w Sarajewie, ponieważ nie jestem fascynatem miast. Jakoś nie lubię robić relacji ze zwiedzania miasta. Tym bardziej, że bardzo nie zwiedzałem. Bardziej ten dzień poświęciłem na odpoczynek. Jakiś serwis typu pranie i trochę pomontowałem filmów, żeby zwolnić powierzchnię dyskową w laptopie. Kolejny przystanek na mojej liście to Srebrnica, miejsce pamięci zagłady z 95 roku dokonanej przez Serbów na Bośniakach, i to wszystko pod czujnym okiem sił pokojowych ONZ. To jest miejsce, gdzie był obóz dla uchodźców, gdzie siły ONZ się grzecznie wycofały na prośby bośniackich żołnierzy i wymordowali 7 tysięcy osób. Tak więc taka historia. Jakoś mamy 30 lat później i nie wiem, czy się wiele zmienia w kontekście działań sił pokojowych na świecie. Srebrnica to miejsce, które bardzo chciałem odwiedzić na trasie mojej wyprawy. Miasto, którego nazwa wywodzi się od wydobycia srebra w okolicy, natomiast swoją popularność, można powiedzieć, zdobyło wskutek masakry, która odbyła się tutaj w 1995 roku.
gdzie ponad 7 tysięcy muzułmanów zostało zamordowanych przez Serbów. I to wszystko pod okiem, czujnym okiem sił pokojowych ONZ. Tak więc, no, przykra sprawa. W tej chwili tutaj to miejsce jest odwiedzane przez bardzo dużą ilość ludzi, ale mimo wszystko nawet po 30 latach od zakończenia wojny i działań zbrojnych dalej to miejsce musi być silnie ochraniane przez policję ze względu na potencjalne zamieszki ze strony serbskiej. Także no, historia wiecznie żywa, można powiedzieć. Co jeszcze warto wspomnieć, to jest to, że przez długie lata władze serbskie nie godziły się na to, żeby to miejsce w jakikolwiek sposób upamiętnić. Dopiero niedawno został zbudowany tak naprawdę taki pomnik w postaci dużego cmentarza i miejsca kultu dla muzułmanów. W takich miejscach to w Serbii jest dużo więcej, ponieważ miejsc zagłady ludności podczas wojny w byłej Jugosławii jest znacznie więcej, natomiast tak naprawdę większość z nich jest bardzo marnie oznaczona, bądź nie ma żadnych informacji na temat tego, że coś tam się działo. Te miejsca głównie są na terenie obecnej Republiki Serbskiej, ponieważ Serbia jest podzielona na dwa jakby regiony. Tak? Jeden należy do muzułmańskich Bośniaków, a drugi do serbskich Bośniaków. Tak więc tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Dzisiaj temperatura bije już wszelkie rekordy, bo mamy stabilne 36 stopni na zegarze, więc 32 jest. Nawet Bośniacy mówią, że już jest gorąco. Jak oczywiście na czerwiec, początek czerwca. Więc niech mi ktoś powie, że zalanie silnika 10W40 było złym pomysłem. Kolejny cel na mojej liście to Wyszograd. Chyba tak to się wymawia. I tutaj Google mi poprowadził taką fajną dróżką. Wcale nie trzeba było wybierać jakichś specjalnie objazdów. No dobra, próbujemy. To nie jest dobry pomysł, więc robimy zawrotkę. Glina. O nie. Dobra. Nie sp... się. Choć wydaje mi się, że się spi***.
nawet mi buty nie trzymają. Bardzo powoli. No, Google. Śmieszku. Okej. Chwila odpoczynku. Tak normalnie to by nie było problemu, tylko że tu jest wszystko mokre. I jest ślisko. Po prostu. Więc powoli się zsunę. Bo się boję, że jak się za bardzo rozpędzę, to nie... To się nie zatrzymam. O Jezu, chwila. Na złapanie oddechu. Wiedziałem, że to się tak skończy. Oj, no wygląda na to, że nic się nie stało. Udało mi się go podnieść, dobrze, że był w takiej kolejnie, więc w miarę łatwo poszło. Kufer jest cały, natomiast chyba jest pogięty, znaczy mocowanie jest pogięte. Raczej na pewno, nie wiem jak bardzo. To zobaczę, jak gdzieś dojadę do jakiejś cywilizacji, do miasteczka. Natomiast w sumie się cieszę, że to się stało, jak się stało, ponieważ już wiem, że nie wjeżdżam w takie miejsce. Nie to, że dam radę czy nie, bo jednak ryzyko jest zbyt duże. Nawet nie chodzi o to, że się uchacham, podnosząc tę Afrykę, ale jak mi się urwie kufer, albo coś się z nim stanie, no to będę miał problem, bo ciężko będzie kupić jakiś zapasowy bagaż, żeby te wszystkie graty przywieźć z powrotem do domu. Dobra, także zjeżdżam na dół i mam nadzieję, że już tym razem bez kraks żadnych i wracam na asfalt. No i znowu się rozbieramy. A udało się postawić z pomocą pewnej miłej pani z wioski poniżej. W sumie nie było tak źle, jak już ona pomogła, ale po prostu czułem mocno ból w plecach, jak podnosiłem. A więc nie chciałem sobie zrobić krzywdy. Okej. Teraz delikatnie. Zrobić tego samego błędu.
Okej. Asfalt. No, znalazłem już chyba tą właściwą drogę do Wyszogrodu. Jadę co prawda dosyć naokoło, ale chciałem mieć już pewność, że nie będę gdzieś błądził. Bo no, czas szybko ucieka, tak? Jest 17 godzina, a tak naprawdę wyjechałem bardzo rano, bo około 8 wyjechałem z Sarajewa. Zrobiłem dzisiaj 260 km, jeszcze mi zostało 60 z kawałkiem do Wyszogrodu. No ale przez zwiedzanie Srebrnicy i przy okazji te zabawy z podnoszeniem motocykla, no zeszedł się cały dzień. Więc już nie chciałem ryzykować wjeżdżaniem w jakieś dziury, a Google bardzo, bardzo namiętnie mnie kierował w różne boczne drogi. Nie chciał, żebym jechał tą główną. No więc tak, no więc dzień się pewnie skończy w ten sposób, że dojadę do Wyszogrodu i znajdę jakiś apartament albo coś. Hostelu tam nie widziałem, natomiast apartamenty są w cenie 60-70 zł, więc nie ma tragedii. Bardzo przyjemnie. Dzisiaj dojeżdżam do tego Wyszogrodu, biorę jakąś kwaterę, leżę i pachnę, nic nie robię. Oglądam zaległości na YouTubie. Mam jeszcze 15 giga internetu do dzisiaj do wyoglądania, więc mam nadzieję, że starczy. No ładnie tu jest w tej Bośni. Jest ładnie, tanio. Nie ma ludzi. Chyba dojeżdżam do Wyszogrodu, bo już widzę na mapie, że przede mną jest jakiś wjazd w miasto. Mam ustawiony adres na jakiś apartament pierwszy lepszy, który gdzieś tam znalazłem. Tak. No to tu już ten słynny most w Wyszogrodzie. I miasteczko.
18:35, więc idealnie. No, dzisiejszy dzień to była niezła jazda. Rano dosyć krótki przelot do Srebrnicy. W Srebrnicy chyba najwyższa temperatura, jaką do tej pory odnotowałem, ale udało się pozwiedzać trochę ten memoriał. No i potem nieudana droga do Wyszogrodu, zakończona dwoma glebami. No i potem super jazda już na miejsce tutaj. Najpiękniejszą chyba drogą, jaką w życiu jechałem na motocyklu, ale chyba i w ogóle. Nie no, piękna miejscuwa. Ła, jeszcze tutaj są światła. Thank you.